pracę nad drzewem genealogicznym Czesława Miłosza, rodziny Miłoszów, Gunatów, Lipskich. Chcemy to robić w przestrzeni Parku Krasnogródzkiego i w związku z tym, żeśmy obejrzeli jako takie wprowadzenie do tej pracy film o Lantarcie, o sztuce ziemi XXI wieku w zasadzie, czyli takiej sztuki związanej bardzo silnie z ekologią, takiej nieingerencji w brutalnej w naturę, jak to miało miejsce w latach 60. Mieliśmy zajęcia dotyczące kultury żydowskiej, w których przede wszystkim starałem się przekazać, opowiedzieć jakby o przeszłości żydowskiej Sejmu. To na tym polegało. Nie opowiedzieć to o tym zwięźle dla młodych ludzi z Sejmu, dla których w większości są to tematy egzotyczne zupełnie. Żeśmy znaleźli takie drzewo pęknięte tutaj na terenie parku z taką głęboką rysą idącą w głąb tego drzewa i to będzie taka ścieżka, wzdłuż której będziemy ten rodowód Miłosza układać, budować. Dzisiaj zaczynamy tą pracę, przygotowujemy tabliczki takie gliniane, niewielkie, na których powstaną w następnym etapie powstaną portrety członków tej rodziny. No i w drugiej części właśnie jestem trochę zadyszany, bo śpiewaliśmy i tańczyliśmy. Studio Nowiki. Właśnie tutaj powstanie projekt z uczestnikami warsztatów. To będzie taka aplikacja, duża strona internetowa, w której będzie można poruszać się i poznawać historię tego miejsca na podstawie tych rzeczy, które są w muzeum, tych śladów. Będziemy starali się to rozszerzyć i stworzyć w internecie taką emocjonalną mapę, przewodnik po Krasnogródzie.